Cześć, nowy hol zakupowy, znowu Adidas, znowu Ivy Park, znowu Beyoncé to robi. Poprzednie odcinki z ubraniami, również z kolekcji Ivy Park Adidas, możecie zobaczyć tutaj albo tutaj. Linki również znajdziecie w opisie. Zresztą zawsze zaglądajcie w opis, bo tam zwykle dużo potrzebnych informacji. Jeżeli chodzi o tę najnowszą kolekcję, bardzo ciężko było mi tam wybrać coś dla siebie, bo większość rzeczy mi się nie podobała, a te, które mi się podobały, były właściwie wyprzedane od momentu, kiedy tylko weszły do sprzedaży, albo były coming soon, a potem jak już nie były coming soon, to też już ich nie było. Więc nie wiem, czy stan ich był tak bardzo ograniczony. Tutaj mam karton. Ten karton wygląda, jakby już stado hien po prostu próbowało go otworzyć, albo może je otworzyło i próbuje się dostać do środka w jakiś taki bardziej cywilizowany sposób. Można i tak. Nie ma tych rzeczy zbyt wiele i dobrze, bo jest strasznie gorąco i na myśl o bierzeniu wielu ubrań robi mi się jeszcze bardziej ciepło. To zacznę od tego, a później przejdę do sekcji niebieskiej i mam tutaj również buty. Jedyna, która mi się podobała. Nie wiem, czy dobrałam dobrze rozmiar, szczerze mówiąc, bo z tymi Adidasami to ja mam bardzo, bardzo, bardzo różnie. Ta kolekcja, jeżeli chodzi o jej kolorystykę, to była w takiej rażącej, żarzącej, neonowej limonce, w błękicie i w srebrze. Srebro bardzo nie moja bajka. Niebieski wizualnie ok, ale też to niespecjalnie jakoś pasuje do mnie. Neon bardzo spoko, ale tego było najmniej. No i motywy kwiatowe, za którymi ja osobiście nie przepadam. Dobrze, buty, które zamówiłam, to Stan Smith w kolaboracji, chociaż tak się nie mówi kolaboracja, we współpracy z Ivy Park. One mi się bardzo podobały na stronie. Podobało mi się, że góra jest w kolorze cielistym, czyli tak bardziej wydłuża nogę i bardzo lubię, kiedy podeszwa jest taka przedłużona troszeczkę. Tak jak mówiłam, limonkowy kolor, ja go bardzo lubię. Zatem przymierzam. Pierwszą rzeczą będzie taki catsuit, czyli kombinezon, bardzo obcisły. Zawsze się zastanawiam, gdzie się w tych catsuit chodzi, oprócz jakichś, nie wiem, love parade, albo jakichś imprez, techno. Nie potrafię sobie zbyt wielu miejsc wyobrazić, w których w takich strojach pokazywać się można. Kurde, zamówiłam rozmiar S? No dobra, to jest obcisłe, to powinno dać radę. Zakładam to. Zakładam buty, zaraz do was wracam. Myślę, że będę na pewno wyglądała wspaniale. To tak naciągam. Strasznie ciężko jest się w to ubrać. Tak jakbyś zakładała taką piankę do nurkowania. Natomiast jest to tutaj troszeczkę luźne, więc faktycznie mogłoby być rozmiar mniejsze. Ale tu się bardzo człowiek źle przeciska. Napiszcie mi proszę w komentarzu, gdzie można w tym iść realnie, bo w ogóle jest to ciężko sobie samemu zapiąć na plecach, musiał mi to Maciek zapinać, bo ten zamek ciężko się po prostu tam porusza. No i wiadomo, że rozbieranie się z kombinezonu nigdy do łatwych nie należy. Jeżeli chodzicie w kombinezonie na co dzień, no to wiecie, jak to jest super, kiedy idzie się do toalety, czy jeżeli jesteście na festiwalu, to w ogóle to i to je w połączeniu z takim jumpsuitem, z kombinezonem, to jest najlepsze połączenie, jakie można sobie wyobrazić. Szczerze mówiąc, nigdy bym się na to nie porwała. Wygląda fajnie, na pewno na jakąś imprezę, czy właśnie pod jakieś takie techno klimaty, bo sport uprawiać w czymś takim to nie bardzo. Ja przynajmniej nie bardzo to widzę. Natomiast wygląda on spoko, te wszystkie jakieś takie wycięcia, one powodują, że ta sylwetka jest gdzieś taka też bardziej powycinana, więc to wygląda tak aerodynamicznie. Natomiast no, mało użytkowe to jest. Pod spód założyłam stanik, który z tego zamówienia, czyli też z Ivy Park. Nie było, nie znalazłam niczego w odcieniu tej neonowej żółci, także mam pod spodem po prostu ten niebieski stanik, do którego zaraz założę leginsy i całą resztę. Jeżeli chodzi o buty, to buty mi się podobają. Ja jestem ogromną fanką superstarów. I one, Stan Smith, są trochę do superstarów podobne, nie mają tej muszli z przodu, są takie też nieco węższe, natomiast te właśnie są takie ciut szersze, tak jak superstary i chyba dlatego one mi się dużo bardziej podobają niż takie normalne Stan Smith. No i dobra, no sobie mam komplet, leginsy i top sportowy. Podobnie jak w poprzednich kolekcjach Ivy Park, tak również w tej, zarówno leginsy, jak i top są wykonane bardzo
bardzo dobrze. Leginsy nie prześwitują, jest to dosyć gruby materiał, świetnie taki trzymający, zbierający. Tak samo top jest trzymający wszystko. Myślę, że gdybym nawet miała większy biust, to tutaj ta cała konstrukcja tego topu jest taka, że to dosyć mocno trzyma. Co prawda ramionczka są raczej cienkie, więc z tymi dużymi biustami to nie do końca wiem, czy dałoby radę, bo duży biust potrzebuje troszeczkę większego wsparcia zwykle ze strony ramionczek. Natomiast przy takich średnich biustach, no małych biustach, to wiadomo, wszystko jest wygodne. No. Jest ok. Leginsy są super, super wygodne, nie prześwitują. Mogą mi po prostu majtki być podwinięte, więc się tak odznaczać, ale nie prześwitują. A, jest wzmocnienie fajne tutaj w kroku, co dla dziewczyn myślę, że jest dosyć istotną informacją, więc również z przodu nic podejrzanego się nie odznacza. No ja osobiście, już o tym mówiłam, nie trenuję w samych takich kompletach, tak żeby mieć w jakikolwiek sposób brzuch odsłonięty, bo ja się nie czuję wtedy komfortowo. Po prostu, no. Ale wygląda to chyba ładnie. Mateusz powiedział, że wygląda to spoko i że on by to sobie zostawił na moim miejscu. Jeżeli chodzi o rozmiary, to leginsy to jest rozmiar XS, a stanik to jest rozmiar SK. No dobra, zakładam następną rzecz. Kolejna rzecz z tego takiego kompletu kwiecistego to jest ta taka tiulowa kurtka, płaszcz. Na zdjęciu wyglądała trochę jakby była przeciwdeszczowa, ale ona przeciwdeszczowa raczej na pewno nie jest. Myślę, że gdyby spadł deszcz, tak pięknie by zaczęła przylegać do waszego ciała. Jest to na pewno najbardziej taki modowy smaczek w całym moim zamówieniu i na pewno rzecz, która mi się najbardziej podobała podczas zamawiania, nie licząc oczywiście butów, które wydawały mi się najbardziej praktyczne i takie do zostawienia. Natomiast to są takie rzeczy, które ja strasznie lubię. Ja mam kilka takich kimon czy płaszczy z tej kolekcji Ivy Park, które są właśnie jakieś, są interesujące. Mniej praktyczne, natomiast jeżeli chodzi o tę taką kwestię oryginalności, to na pewno tej oryginalności odmówić im nie można. Krój jest taki kimoniasty całego tego płaszcza. Można go sobie tutaj wyregulować troczkami. Na sobie mam rozmiar XS, Mateusz powiedział, że wydaje mu się on bardzo duży. Możliwe, że to jest unisex, chociaż widziałam go tylko na kobietach na zdjęciach i wydaje mi się, że nie było mniejszego rozmiaru dostępnego, bo ja bym pewnie brała mniejszy, gdyby był dostępny, ale nie wydaje mi się, żeby źle wyglądał. Wydaje mi się, że on dobrze wygląda. Można sobie zmniejszyć rękaw tutaj, zrobić go po prostu taki bardziej przylegający, więc zamiast go podwijać, to można go sobie podwinąć i spiąć w ten sposób. W ogóle super, że jest tak znacznie dalej przesunięta ta zapinka. Co tu jeszcze jest? Są jakieś kieszonki, pierdołki, no ale umówmy się, nie jest to płaszcz, który was w jakiś sposób ogrzeje. Jest to też poliester, nie ma co ukrywać. To jest plastik, więc w tym wasza skóra jakoś specjalnie oddychać nie będzie, ale na pewno wygląda to fajnie. Więc jeżeli jesteście z tych osób, które idąc na trening, też lubią czuć się oryginalnie, lubią, żeby ich ubranie nie było tylko stricte komfortowe i przeznaczone tylko do ćwiczeń, czyli nie ma tej strony praktycznej, ale jest też ta strona wizualna, to myślę, że ten komplet jak najbardziej na tak. Natomiast umówmy się, ceny w Ivy Park są, nie należą do najniższych i to już musi być taka naprawdę wasza przemyślana decyzja, żeby kupować po prostu leginsy w tej cenie. Natomiast same leginsy i stanik, tak jak już mówiłam, jeżeli chodzi o te kwestie treningowe, są znacznie lepsze od typowych leginsów z Adidasa i od większości leginsów z różnych marek, które w swojej szafie posiadam, a mam szereg i z sieciówek, i z tych takich typowych treningowych marek. Rzecz ostatnia, którą mam na sobie, to bluza. Bardzo się cieszę, że przy 30 stopniach mierzę ubrania z plastiku i bluzy. To jest... Dobrze sobie to wymyślałam. Dziękuję, Mateo, że podsunąłeś mi ten pomysł. Olu, nagraj ten odcinek może. Jest mi bardzo ciepło przynajmniej. To jest ten jedyny moment w życiu, kiedy nie narzekam na to, że jest mi zimno. Bluza, jaka jest, każdy widzi. Jest to klasyczna bluza. Ja osobiście nie przepadam za tym rodzajem kołnierzyka. Jest on jakiś taki mocno męski w moim odczuciu. Natomiast sama bluza jest wykonana bardzo jakościowo. Z włączonych materiałów, tutaj z tyłu jest jeszcze taki dodatkowo panel. Ja nie wiem, jak to się nazywa, wiecie, ten taki szeleszczący.
te takie szeleszczące dresy, mówiliśmy o dresy z kreszu, więc jest taki tył. I nic więcej tutaj się tak naprawdę nie dzieje. Trzy paski są wkomponowane tutaj w bok, na rękawie ich nie ma. Tutaj są po prostu takie panele z innego rodzaju materiału, natomiast wszystko jest utrzymane w jednym kolorze. No i Ivy Park tutaj wyszywane, właściwie na wszystkich bluzach ten Ivy Park wyszywany tutaj jest. Czy są tu kieszenie? Nie. Bardzo mi się podoba krój tej bluzy, przez to, że ona jest dłuższa z tyłu, nieco krótsza z boku, dosyć zgrabnie to wygląda. Na sobie mam rozmiar L, jest to unisex, więc możecie sobie to odnieść gdzieś tam do siebie. Taka klasyczna niebieska bluza, ja bym jej sobie na pewno nie zostawiła, to tutaj jestem pewna. No więc jest ona ładna. Wspominałam wielokrotnie, te ubrania Ivy Park naprawdę są bardzo dobrej jakości i po praniu też zachowują jakby żywość kolorów, nic się z nimi dziwnego nie dzieje. Także tak to się prezentuje i to już jest ostatnie ubranie. Napiszcie mi proszę w komentarzu, który z moich dzisiejszych wyborów Wam spodobał się najbardziej, czy może nic Wam się w tej kolekcji nie podobało. Moim faworytem jest chyba ten płaszczyk, natomiast jest on na tyle mało praktyczny, a tak bardzo drogi, że musiałabym mocno rozkminić, czy byłoby go warto zachowywać. Plus, czy on nie wygląda dobrze tylko w zestawieniu z całością, czyli z tymi leggingsami i z tym topem, a już potem z jakimiś innymi rzeczami mógłby nie być już aż tak bardzo fajny. Także muszę to przemyśleć. Wam dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam Was do innych moich odcinków na kanale i subskrybujcie ten kanał. Subskrybujcie, bo jak klikacie, jest jakaś Wasza aktywność, to mój kanał gdzieś się pokazuje w algorytmie. Ostatnio pokazuje się naprawdę źle. Wiem o tym, bo piszecie do mnie, że w ogóle Wam się nie wyświetlają powiadomienia o nowych odcinkach. Część z Was myślała, że mojego kanału już nie ma, ponieważ po prostu ja się nie wyświetlam. Zawdzięczam to oczywiście treściom edukacyjnym z pogranicza edukacji seksualnej. No cóż, nie są to treści mile widziane na YouTubie, ale mimo wszystko oprócz takich szmaciarskich odcinków chciałabym nadal pozostawać przy tych treściach edukacyjnych, więc jeżeli mój kanał nie ma umrzeć, to byłoby mi miło, jakbyście go tam pchnęli. Dzięki raz jeszcze, do zobaczenia, pa!